Dzień pełen przygód. No, za dużo tych przygód, raczej same przygody, mniej jazdy. No cóż, myślę, że odkryliśmy nasze przygody. To się stało w zasadzie w połowie Warmińskiego, kiedy nagle zaczął nam samochód bardzo mocno tyłem uderzać. Pomyślałem sobie, że może jednak przestawiliśmy setup, że coś jest nie tak. Utwardziliśmy trochę tył, ale samochód cały czas jak gdyby tym tyłem miał chęć zahaczać o wszystko. Kiedy przygotowaliśmy samochód, bo był całkowicie przebudowany po Warmińskim, no przejechałem po testowym odcinku, było wszystko dobrze, ale już dziwne było, że na odcinku na Superstage'u, jednak po tej hopie, gdzie to nie jest jakaś tam specjalna hopa, cały czas ten tył nam bardzo mocno zahaczał. Poszukiwaliśmy w zawieszeniu, no i później się okazało, że w zasadzie cały czas przez te tylne zawieszenie ten samochód był taki inny. No, mimo że bardzo mocno cisnąłem i staraliśmy się osiągnąć prędkość maksymalną wszędzie, no to gdzieś te czasy uciekały, gdzieś te czasy były nie w naszym zasięgu. Także może dobrze, że to odnaleźliśmy, ale niedobrze dla rajdu i dla wyniku, bo jednak dużo straciliśmy i w tym momencie, no, korzystając z Super Rally, możemy sobie tylko jutro pojeździć. No, bardziej to będzie frajda dla kibiców i takie spełnienie naszych marzeń, żeby jednak sobie ten rajd dokończyć, ale z punktu widzenia wyniku, no to już jest tak trochę o pietruszkę. Czyli jutro jazda pełnymi bokami? Tam, gdzie najwięcej kibiców? No, tym samochodem to w ogóle tak się nie jeździ do końca, żeby to były pełne boki, bo nie ma takiego momentu i to nie jest WRC, ale na pewno będziemy się starali jechać jak najszybciej potrafimy i myślę, że widowisko z tych aut i tak jest dostatecznie duże, kibice widzę. Parę razy uciekali, także mieliśmy świadomość, że może jedziemy trochę za szybko, może za agresywnie, ale no, rajd ciągle trwa i trzeba sobie pomyśleć, że jest następny rajd, później jest Dakar, mój ukochany, także no, nie ma się co załamywać. Pewnie, że z punktu widzenia takiego naszej rywalizacji sportowej gdzieś tam ten żal jest, ale z punktu widzenia przyszłości i takiej większej skali, no to kolejna motorsportowa przygoda. No tak jest w motorsporcie, że nie można wszystkiego zaplanować, powiedzieć, jest wszystko idealnie. No, Brian podobnie, no ma jeszcze gorzej, bo w zasadzie po awarii silnika on już nie pojedzie, bo silnika się nie da wymienić.